sołtys na zagrodzie, równy wojewodzie. A będzie dobrym sołtysem? No na pewno. Arcybiskup, który został usunięty ze swojej decyzji za tuszowanie pedofilii, teraz zostaje sołtysem. Uważa pan, że to w porządku? Ja internetów nie oglądam. Mnie nie molestował. Taki człowiek z charakterem dobrym. To nic, że ja sołtys, ale traktujcie mnie jak normalnego człowieka. Rzadko się zdarza, by mówić o miejscowości, której próżno szukać na mapach. Konia z rzędem temu, kto dotrze do Piasków na Podlasiu bez pomocy miejscowych. Bo jest wsi i skręcamy na prawo. Nie ma tu tabliczek, które pokierują w dobrą stronę. Nie ma też nigdzie nazwy miejscowości. Jest za to kilka domów i są wielkie połacie ziemi. Do wsi Piaski na Podlasiu jest naprawdę bardzo trudno dotrzeć. Mam wrażenie, że prędzej niż człowieka można tu spotkać dzikie zwierzęta. Mieszka tu kilkadziesiąt osób. Wśród nich jeden z najbardziej znanych obecnie sołtysów w całej Polsce. Kto by pomyślał, że człowiek, który jeszcze niedawno kierował wielką archidiecezją w Gdańsku, teraz trafi tutaj. Mowa oczywiście o arcybiskupie Sławoju Leszku Gudzie, duchownym, o którym w ostatnim czasie na nowo usłyszała cała Polska. Właśnie jak się teraz zwracać? Czy biskupie, czy sołtysie, czy ekscelencjo? Wszystkie tytuły są dobre. Najważniejszy biskup, a sołtys po drodze. Emerytowany arcybiskup został jednogłośnie 9 głosami wybrany na sołtysa w Piaskach na Podlasiu. Nie miał kontrkandydatów. Z wyborów rzekomo tajnych zachowało się to jedno zdjęcie. Jestem wdzięczny wyborcom, że jednogłośnie zagłosowali, bo oni mają więcej wyczucia jak nawet pseudointeligenci. A będzie dobrym sołtysem? No na pewno, na pewno. A dlaczego? Ma jakieś kompetencje? Dlatego, że pierwszym sołtysem wśród kardynałów. Nie kardynałów, biskupów. Arcybiskup Gudź w nowej roli po raz pierwszy pojawił się na sesji Rady Gminy w Jaświłach. Panie i panowie sołtysi. I wywołał niemałe poruszenie. Decyzja jest wsi. Kontrowersyjna trochę decyzja. No, trudno o tym mówić. Kontrowersyjna, bo arcybiskup odszedł z diecezji w Gdańsku w cieniu skandalu. Duchowny wrócił w swoje rodzinne strony po tym, gdy pod koniec marca Watykan ukarał go m.in. nakazem zamieszkania poza archidiecezją gdańską. To pokłosie sprawy tuszowania nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych, do których dochodziło m.in. w diecezji, którą kierował arcybiskup Gudź. Ja robiłem to wszystko, co trzeba, zgodnie z sumieniem i z prawem. A ksiądz biskup przeprosi ewentualnie te osoby, które czują się pokrzywdzone? Ja nikogo nie skrzywdziłem. Zarzuty zarzutami, a jak jest, jeżeli potwierdzone, to dobrze, jeżeli nie potwierdzone, nie będzie to. Pan jako radny w te zarzuty? Jako radny to raczej tego nie wierzę, może trochę takie tylko było nalot. Arcybiskup, który został usunięty ze swojej decyzji za tuszowanie pedofilii, teraz zostaje sołtysem. Uważa pan, że to w porządku? Ja internetów nie oglądam, więc za bardzo na ten temat nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Mnie nie molestował. Takich opinii jest tutaj sporo. Nie znajdziemy tu osób, które wprost do kamery powiedziałyby coś złego na arcybiskupa. Za niskie pionki jesteśmy, to oceniać Watykan. Moje takie zdanie, że gdyby był ukarany, no to byłby za kratkami czy coś. W zarzuty mało kto tu wierzy. Taki człowiek, no, z charakterem dobrym. Pomaga dla naszej wsi. A wieś odpłaca się za to duchownemu, co widać w Bobrówce, miejscowości, w skład której wchodzą Piaski, niemal na każdym kroku. Herb arcybiskupa jest tu niemal wszędzie, czy to na pomnikach, jak na tym odsłoniętym w stulecie polskiej niepodległości, czy to na kościele, czy też na willi, którą hierarcha wybudował. Widać, że dla tych okolic nowy sołtys Piasków jest postacią wybitną, którą bez względu na wszystko trzeba bronić i trzeba szanować. Sołtys na zagrodzie, równy wojewodzie, prawda? Stare powiedzenie, a jestem z ludu wzięty i dla ludu postawiony.
Problem jednak w tym, że, na co zwracają uwagę eksperci, arcybiskup może w ten sposób łamać prawo, według kodeksu prawa kanonicznego, zgodnie z kanonem 285, paragraf 3. Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej. Czego się panowie spodziewają po arcybiskupie jako sołtysie? Będzie w terminie podatki zbierał i wszystko. On będzie musiał, tak, obowiązek. U nas jest taka zgodna rodzina sołtysów, będzie tak samo traktowana jak inni.